Dzisiaj jesteś starożytnym filozofem, matematykiem. Zastanawiasz się, dlaczego tak naprawdę jest tak, że liczba ujemna razy dodatnia daje nam liczbę ujemną i dlaczego ujemna liczba pomnożona przez ujemną daje nam liczbę dodatnią. Do tej pory to akceptowałeś, tak robiłeś, ale teraz chcesz wiedzieć dlaczego, poznać ideę, jaka za tym się kryje. Zacznijmy od początku. Jaka jest koncepcja mnożenia? 2 razy 3. 2 razy 3 to tak naprawdę dodawanie. To to samo, co 3 plus 3, czyli trójkę dodajemy 2 razy, lub to jest to samo, co 2 plus 2 plus 2, czyli dwójkę dodajemy 3 razy. A to jest równe 6. Spróbujmy teraz zrobić jedną z tych liczb ujemną. Dajmy na to 2 razy minus 3. Jeden sposób to tak jak powyżej. 2 razy odejmiemy 3. Minus 3 minus 3, 2 razy. 2 razy. Albo możemy zrobić, i tutaj będzie interesujące, tutaj dodawaliśmy, a teraz będziemy odejmować. Minus 2, minus 2, minus 2 i to zrobimy 3 razy. W wyniku da nam to minus 6. Niezależnie od tego, czy zrobimy tym sposobem, czy tym sposobem, otrzymamy ten sam wynik, minus 6. W porządku, zrobiliśmy pierwszy przypadek, spróbujmy zrobić drugi. Pomnożymy przez siebie dwie liczby ujemne. Zróbmy teraz minus 2 razy minus 3. W takim razie, patrząc na te powyższe przykłady, możemy zrobić tak. Możemy tutaj odjąć coś 3 razy, to nam ta, mówi ta część minus 3. Czyli możemy minus coś, odjąć coś. Tak jak w tym miejscu. Czyli 3 razy coś odejmiemy. A tu odejmujemy minus 2. Wpisujemy tutaj minus 2. Minus 2, minus 2 i minus 2. Wiemy już z odejmowania liczb ujemnych, że to po prostu dodawanie liczby nieujemnej. Tak samo możesz zrobić tutaj. To jest 2 dodać 2 dodać 2. Czyli w wyniku będzie to 6. Zróbmy jeszcze tym sposobem. Tym razem zamiast dodawania będziemy odejmować. W tym miejscu tak naprawdę dodawaliśmy, dlatego że napisaliśmy minus 3 dodać minus 3. To było w tym miejscu. A teraz będziemy mieli minus coś, odjąć coś. 2 razy, a to coś to jest minus 3. Minus 3, minus 3. I znowu, 2 minusy dają nam plus, czyli z tego mamy 3, z tego mamy 3, 3 dodać 3 daje nam 6. Zwróć uwagę, że liczba dodatnia razy ujemna dała nam liczbę ujemną, czyli tak jak mieliśmy w tym miejscu. A tutaj liczba ujemna razy liczba ujemna dała nam liczbę dodatnią, czyli tak jak to napisaliśmy w tym miejscu. Zobacz teraz, ty jako starożytny filozof matematyk, teraz dzięki temu wszystko, co wiesz z poprzednich lekcji, ma sens. Zobacz, kryje się za tym pewna idea, którą teraz znasz.